Żużel to sport, w którym występują dwa zjawiska. Spektakularne powroty oraz niezapowiedziane debiuty. I czas dzisiaj potwierdzić tę regułę. Na stadionie marszałka imienia Józefa Piłsudskiego dojdzie do spotkań drużyny, która w historii emeryżytu zapisała się głośno z głoską oraz drużyną, która chce w tym emeryżycie namieszać. Polonia Bydgoszcz kontra Astra Nowa Sól ze stadionu w mieście nad Brdą. Witają bardzo serdecznie. Richard Tillitz, hello. Oraz Rafał Serwiak. Zanim powiemy trochę o meczu, no to już teraz na szybko składy, bo trwa właśnie prezentacja. Najpierw goście z Nowej Soli. Dokładnie tak. Nie ma co ukrywać, że gdyby ktoś na uniwersum MLZ powiedział nam w tym ostatnim uniwersum, że Astra Nowa Sól może namieszać, to byśmy się zaśmiali, ale dzisiaj niektórzy eksperci tak twierdzą, więc popatrzmy na ten skład, który może namieszać według ekspertów. 1. Dariusz Brzozowski, 2. Kapitan John Revolta, 3. Stefan Pomorski, 4. Robert Gawski, 5. Tobiasz Głogowski, 6. Olaf Ramoszewski, 7. Wiktor Kasparowicz, witamy z powrotem w pierwszej lidze, oraz 8. Maksym Borowiek. Drużyna prowadzona przez właściciela Dariusza Brzozowskiego oraz kapitana Johna Revolta. No to teraz podopieczni Borysa Grzecznego, którego dzisiaj w składzie nie ma, ale za to są 9. Wicekapitan Mateusz Majewski, 10. Dominik Cyryło, 11. Maciej Kebab, 12. Kamil Nowak, 13. Marcin Pietrzykowski, 14. Kacper Dymek, Igor Grzałka, 15. numer i rezerwowy numer 16. Oskar Leśnicki. Richardzie, komentowaliśmy już tutaj spotkanie legendy kontra gwiazdy i trzeba przyznać, że ten mecz pokazał, że Bydgoszcz faktycznie chce powrotu do MLŻ-u i dzisiaj ten powrót dostajemy. Powrót spektakularny, no bo ekipa bydgoska uzbroiła taką pakę, że mogą się liczyć nawet w walce o awans do Ekstraligi. Natomiast musimy też tutaj wziąć trochę ten mecz, który komentowaliśmy pod nawias, ponieważ tor się zmienił, cały stadion generalnie się zmienił, jest nowy warp, nowa Bydgoszcz, także każdego, kto jest na serwerze, link w opisie, jakby ktoś nie wiedział, jaki jest IP, zapraszamy do obejrzenia również i spotkania na żywo. Dlatego też ten tor się zmienił generalnie. Borys Grzeczny wybudował ten stadion od nowa. No i ta oprawa wielka, guess who's back, która nawiązuje do tego, co powiedziałeś na początku transmisji, czyli do historycznego zwycięzca Polonii Bydgoszcz. Dzisiaj od zera będą budowali swoją nową historię i nie ma co ukrywać, że tutaj prezentacja wciąż trwa. No, przez wzgląd na to, że Borys Grzeczny jedzie jako po raz pierwszy jako właściciel, jako człowiek, który dyryguje całym zespołem. No nie ma co ukrywać, że tutaj troszkę myślę, że powinniśmy być bardziej łaskawi dla Polonii Bydgoszcz. Tak samo jak i dla Nowej Soli, która zarządzana jest przez duet Brzozowski i Revolta. Także nie ma co ukrywać tutaj. Myślę, że troszkę powinniśmy wziąć pod łaskawość, mówiąc kolokwialnie, jednych i drugich żużlowców. Zestaw B został wylosowany, taka informacja od sędziego dzisiejszych zawodów Patryka Kinela, jeśli chodzi o kierownika startu, nim zostanie Gracjan Rzepiasty. Z takich informacji czysto teoretycznych, ze względu na wczorajsze wydarzenia, też przypomnę Stymera, dzisiaj jest nim Jakub Gurbisz. Mówię o tym też z tego względu, że no wczoraj nie ma co ukrywać, że pierwsza liga no pokazała nam, że tak powiem, że to będzie tak zwany styl życia, jak to mówił Jakub Olkiewicz, dziennikarz gol.pl, który bardzo lubi właśnie to określenie, tego określenia używać, bo nie ma co ukrywać, że działo się naprawdę sporo w meczach Landshut Gorzów i Amsterdam. Miszkoc, debiut drużyny zagranicznej, sprawił, że tamta dowodzona przez Mata Saivmesa oraz niejakiego Arona sprawiła, że jednak Miszkoc został nieco uszknięty na tym torze bardzo specyficznym, bardzo trudnym, no i też takim, który nie został odgadnięty przez drużynę węgierską prowadzoną przez Grzegorza Marułka, także nie ma co ukrywać, że w tym aspekcie myślę, że będzie też dużo niespodzianek. Zresztą patrząc się na to, co dostał Gracjan Woźniak wczoraj, ekstraligowy mecz, jedyny w piątek, czyli spotkanie Bellevue Aces kontra PSG Poznań, stwierdził, że tragedii nie było. Jakby tak spojrzał na to, ile kartek posypało, zwłaszcza czerwonych, w meczu, które sędziował Borys Grzeczny, bo oba były pierwszoligowe, były prowadzone przez właśnie dzisiejszego właściciela Polonii Bydgoszcz, no to naprawdę Grisza mógłby się złapać za głowę, bo rzeź była niemiłosierna, no ale z drugiej strony te błędy też wynikały z pewnych nieznajomości w regulaminie, także prosiłbym o to, aby mimo wszystko tutaj też wziąć pod poprawkę fakt, że to są pierwsze zawody tychże ekip. Oczywiście pierwsza Polonii nie, ale nowej Polonii już jak najbardziej. No i liczymy też na oczywiście wielkie emocje i miejmy nadzieję, że tutaj dojdzie do dużo spokojniejszego spotkania. Przypomnijmy, Polonia Bydgoszcz, mistrz Polski sezonu 0-0, wtedy dowodzeni przez Bartłomieja Kamińskiego, Antonio Bet-Klika, Maksima Mączkowa, ale też
Simon Hejnak, Mateusz Rybarczyk, też można te osoby wpisać jako tych, którzy przyczynili się do tytułu mistrzowskiego. Nawet Borys Krzyczny, który dzisiaj nie jeździ, wiemy doskonale, kapitan drużyny i założyciel bydgoskiej Polonii na sezon 0-2. Chciał tej reaktywacji, tą reaktywację dostał i dostaliśmy od razu piękny nowy stadion, który w porównaniu do poprzedniego prezentuje się chyba troszeczkę lepiej. Zgodzisz się z tym faktem? Oczywiście, że tak. Jest on o wiele bardziej oddany realizmowi oraz temu, jakie są realia na poprzednich, że tak powiem. Znaczy poprzednio, no po prostu w realnym świecie, bo rzeczywiście ten tor o wiele bardziej przypomina stadion Polonii Bydgoszcz, który jest w realnym świecie odwzorowywany. Dlatego też nie ma co ukrywać tutaj Borysowi, że temu bijemy wszelkie brawa. Tak to właśnie może wyglądać. Zresztą Borys Grzeszny jako bydgoszczanin z pochodzenia z pewnością jest mocno związany z drużynami i Polonii i Zawiszy, bo ponieważ właśnie w pierwszym sezonie w DMPJ-ach Zawisza Bydgoszcz startował jako ekipa, jako szkółka, no i całkiem nieźle się popisał, zwłaszcza przez wzgląd na to, że jeśli chodzi o kwestie no właśnie założycielskie, skokwialnie, to w środku sezonu powstał dopiero Zawisza Bydgoszcz, także i tak naprawdę było całkiem przyzwoicie. Dzisiaj witamy też serdecznie nasz szanowny czat, oczywiście wierzmy w to, że dzisiaj będziecie tak samo aktywni, jak to miało miejsce wczoraj i wierzmy w to, że będziecie też mogli ubarwiać tę transmisję. Taki trzeci komentator zawsze byłby nam bardzo potrzebny. Lecimy z biegiem pierwszym, za chwil kilka. Dzisiaj Mateusz Majewski przejmuje schedę po Borysie Grzecznym, jeśli chodzi o kapitanowanie w drużynie Polonii Bydgoszcz. Zresztą Polonia Bydgoszcz dzisiaj może powiedzieć, że z całej pety poszła, ponieważ cała ósemka, awizowana oczywiście, bo w prezentacji dzisiaj zobaczyliśmy tylko 6 zawodników, 15, 16, jeszcze nie ujrzeliśmy, zobaczymy, czy to się zmieni. Dzisiaj cała ósemka mogła pojechać, mówię mogła, ponieważ spośród 13 zawodników 5 zostało dotkniętych zawieszeniami lub strajkami, także jeśli chodzi o bydgoską Polonię, tutaj dzisiaj wystawia pełen skład, taki jaki może być. A więc w biegu pierwszym ujrzymy naprawdę starcie bardzo mocnych zawodników. W czerwonym kasku Mateusza Majewskiego, który w poprzednim sezonie zdobył srebrny medal z rowem Rybnik w Ekstralidze, chociaż w finale nie ma co ukrywać, trochę się spalił. Dariusz Brzozowski w kasku w żółtym, były zawodnik Falubazu, Zielona Góra w sezonie 0-1, zresztą nowosolanin z pochodzenia, także zobaczymy, czy tym razem siatkarz twojej lepszej kuchni, Nowy Sol, tym razem będzie mógł no też zaserwować świetną jazdę. W niebieskim kasku Maciej Kebab, czyli były zarządca gdańskiego Wybrzeża, zaś w białym kasku ujrzymy Stefana Pomorskiego, który tak samo jak i Brzozowski walczył z Falubazem. Zielona Góra o jak najwyższe cele, 6 miejsce w sezonie 0-1, też piechotą nie chodzi, mimo iż nie ma co ukrywać, że jest to troszkę, myślę, że wynik poniżej oczekiwań. Bieg pierwszy już rozpoczął się, także 2 minuty już ruszyły. Grasen Rzepiasty oraz Patryk Kinel już w pełnej gotowości. Tak samo jak i nasza telewizja. Kuba, dzisiaj pozdrawiamy. Mam nadzieję, że będziesz w miarę możliwości na spokojnie wszystko oglądał. Proszę też małą informację przyjąć od nas. Otóż bowiem po 15 wyścigu od razu transmisja zostanie. Ze względu na to, że dzisiaj mamy też Grand Prix Challenge Abensbergu o 19 oraz Elgane o 20 zakończona i nagrana zostanie specjalnie na kanał YouTube Mixzona z udziałem przedstawicieli zawodników Bydgoszczy i Nowej Soli. Także jeśli chodzi o tęże kwestię, tutaj żużlowcy będą przepytywani, ale te przepytywanie będzie dopiero nagrywane i później dopiero wrzucimy Państwu tę mixzonę i w komentarzu na kanale YouTube i również na kanale pod filmem, tym, który teraz oglądacie, pod tą transmisją będzie też w komentarzu właśnie tenże link oraz na kanale YouTube na Discordzie, który oczywiście jest w opisie. Mówię oczywiście o Discordzie, link w opisie, zapraszamy na niego również, także już zapraszamy też serdecznie na bieg pierwszy. Już wróciłem, także jeszcze raz obsada. Kask czerwony, Mateusz Majewski, były żużlowiec rybnickiego Rowo, w kasku żółtym były zielonogórzanin Dariusz Brzozowski, w kasku niebieskim Maciej Kebab, były żużlowiec Wybrzeża Gdańsk, tak. Teraz Polonia Bydgoszcz i w kasku białym kolejny były żużlowiec Falubazu Stefan Pomorski. Jeszcze ostatnie ustawienia do Stefana Pomorskiego, ma wątpliwości Gacen Rzepiasty, że stoi troszeczkę za blisko, teraz chyba jest troszeczkę za daleko, więc jeszcze musi się trochę nam tutaj przedstawić zawodnika z Trynowej Sól, ale chyba powinno być wszystko ok, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Tak jest. Za chwilę Gacen Rzepiasty nam tutaj usunie banery i da komendol git, a sędzia Patryk Kinel uruchomi procedurę startową, ale jeszcze musi się lekko cofnąć Maciej Kebab. Przypomnijmy, były kapitan
KS Wybrzeża Gdańsk. Ekipa gdańska w tamtym sezonie skończyła sezon na 5. miejscu, no i niestety ze względu na problemy klubowe rozpadła się po jednym sezonie. Ale już mamy logikę, także rozpoczynamy w starcie. Bydgoszczy zdawał solo, taśma za chwilę pójdzie w górę i kto najlepiej spod taśmy? Świetny Zak Majewskiego, dobrze też z trzeciego pola w kebab. Ale przy kałeczniku także Brzozowski, a więc proszę, ten najbardziej doświadczony zawodnik Astrynowej Sól w tym momencie próbuje ratować swoją drużynę, ale teraz za szeroko pojechał i Bydgoszczanie jadą po pewne 5 punktów. Widzimy, że Pomorski już trafia, Brzozowski daleko z tyłu, a więc ekipa Gryfów z przytupem rozpoczyna wzmagania w pierwszej lidze i od wysokiego C zaczynają swój powrót do Minecraftowej Ligi Żużlowej. Prowadzi spokojnie Mateusz Bajewski, drugi Maciej Kebab, wiecie, troszeczkę szerzej, ale że przewaga jest już na tyle wystarczająca, no to mogę sobie na tak oraz te Bydgoszczanie pozwolić. Ostatnie okrążenie już rozpoczyna Mateusz Majewski. Przypomnijmy, drużynowy wicemistrz Polski w sezonie 0-1 z Rybnickim Rowem. Maciej Kebab na drugim miejscu spokojnie kontroluje przebieg sytuacji, a Astrynowa Sól tego toru się uczy, bo przypomnijmy, ze względu na brak zgłoszenia nie jechali oni w próbie toru. Majewski za 3 i 51,7 to jest chyba pierwszy oficjalny rekord tego toru. Drugi Maciej Kebab, trzeci Dariusz Brzozowski, a Stefan Pomorski dojeżdża teraz zdobyty na ostatnim miejscu, a więc pierwszy rekord 51,7 wicekapitana Mateusza Majewskiego. No i trzeba przyznać, że to nie jest chyba wynik, który szokuje nas jako komentatorów oraz pewnie was jako widzów, no bo nie oszukujmy się, Bydgoszczanie są tutaj zdecydowanym faworytem i biorąc pod uwagę, że jeszcze Astra nie jechała w próbie toru, no to tym bardziej ich to uskrzydla. 5-1 wygrywają Gryfy, a więc z wysokiego C udaje się ten powrót na mapę Minecraftowej Ligi Żużlowej. Dokładnie tak, zresztą wspomniałeś o tym już między wierszami, ja też chciałem o tym wspomnieć, więc o tym właśnie teraz powiem. Otóż no, tak jak mówiłem, dzisiaj troszkę musimy łaskawszym okiem podchodzić do żużlowców z ekipy nowosolskiej, gdyż wiadomo, że oni są tutaj pierwszy raz oficjalny mecz teraz rozgrywają, także musimy też na to wziąć lekką poprawkę. Natomiast mały błąd w wykonaniu Johna Revolty oraz Darka Brzozowskiego, ponieważ jeśli chodzi o tegoż tychże ludzi, nie zdążyli oni zgłosić zawodników na próbę toru, przez co Patryk Kinel 2 minuty oczekiwał w pełnej ciszy i spokoju, gdyż żaden zawodnik nie mógł wyjechać na tor. Także taka kuriozalna sytuacja się wydarzyła, więc tutaj pierwsza liga, styl życia idealny, myślę, że jest to slogan w tymże momencie. Bieg drugi, tu już starcie zawodników, których raczej tutaj nie podejrzewaliśmy jakieś wysokie cele, chociaż będziemy mieli dwóch zawodników, których ujrzymy na starcie. Chociaż nie, jeden będzie nawet w sumie, bo nie ma Wiktora Kasperowicza, będzie Maksym Borowek jechał w miejsce jego. No ale właśnie, szkoda trochę, bo mamy teraz do czynienia ze startem, mielibyśmy do czynienia teraz ze startem dwóch zawodników byłej Wandy Kraków, która się rozpadła w sezonie 0-1, Igora Grzałki w kasku czerwonym i w żółtym Wiktora Kasperowicza, ale ich niestety na serwerze nie ma, także podejrzewam, że tutaj Kraków znowu zerem punktów, jak to często było w sezonie 0-1. Zaś są w białym kasku Olaf Romaszewski, w żółtym Maksym Borowek i w niebieskim Kacper Dymek, także Polonia raczej 5-1 eufemistycznie rzecz ujmując nie weźmie, chyba że Igor Grzałka jakimś dziwnym trafem się nam pokaże na serwerze, ale skoro go na prezentacji nie było, to myślę, że Patryk Kinel też tutaj nie będzie chciał pójść na jakąś łaskawą odstępność w tymże wykonaniu. Jeszcze oczywiście Grażyna Szepiasty i Kinel muszą czekać 2 minuty regulaminowe, jeszcze sekunda i już można wykluczać kask czerwony. To też czyni krośnieński arbiter, który właśnie teraz W2 napisał na czacie, czyli ten skrypt oznaczający, że przez 2 minuty nie dojechał ten zawodnik na start. Jedziemy od kredy w białym kasku, Romaszewski w żółtym, Borowiak i w niebieskim Kacper Dymek. Pytanie jest takie, czy znowu Dymek pokaże, że Bydgoszcz będzie tutaj mocnym rywalem. Taśma w górę tym razem, znowu dobry start w kasku żółtym zawodnika, tym razem jest to Maksym Borowiak, wchodzi pod łokieć, ależ wejście teraz Dominika Curę, ale teraz jeszcze tutaj wbija pod kredę Olaf Romaszewski. On jest teraz pierwszy, ale jak go teraz wyniosło, no i właśnie, Dominik Curę, bo teraz to wykorzystał wręcz w sposób idealny, ależ teraz tam kotują się nieźle tutaj wjechali. Kasper Dymek, Dominik Curę. Tutaj, tak, oczywiście Kasper Dymek jest bieg przerwany według Patryka Kinela. No i tutaj pytanie jest takie, skąd to przerwanie wynikało? No oczywiście Kasper Dymek, dzięki za poprawkę Rafale, być może właśnie zlagował zawodnika w kasku białym, który atakował kolegę Dymka. No gdyby tak było, no to mielibyśmy znowu do czynienia z kabaretem. Mam nadzieję, że też przypomni Borowiakowi, że komenda usuniator istnieje, ponieważ nie może mieczem niszczyć swojego oręża. No potraktował to jako kolejnego przeciwnika, być może z kilka dodatkowych punktów do kolekcji.
No do klasyfikacji śmieciarzy, mówiąc kolokwialnie od Kacpra Pitury, który... No wiesz, jakby taki zesłomował taki motocykl, to myślę, żeby kilkaset dobrych złotych by zgarnął. Tak samo jak była ta anegdota z obozu Legii Warszawa. Wojciech Kowalczyk to w swojej biografii Kowal Prawdziwa Historia opisywał. Otóż bowiem kiedyś Krzysztof Ratajczyk, znany piłkarz, stwierdził, że tak się wkurzył na byłego piłkarza Marka Łyźwiaka, że chciał rzucić w obozie we Włoszech telewizorem w niego i krzyczał do niego: hej, łap! No oczywiście Łyźwiak nie złapał, natomiast koszty takowe poniósł, ale części ze sobą zabrał, bo oczywiście coś trzeba z tym zrobić. Niebieski kas wykluczony to sprawia, że będziemy mieli 5-0, jeśli oczywiście Astra niczego nie odwali, także dzisiaj Nowosolanie mogą, że tak powiem, świętować w tym biegu i mieć chwilowe prowadzenie, ale czy to się teraz uda? No tak, jak jest prosty, obaj zawodnicy z Nowej Soli muszą dojechać do mety, bo to wiadomo, jadą we dwóch, jadą sami, mogę sobie trening tutaj urządzić, ale warunek jest prosty, żeby tutaj w backroomsy nie wpaść, no co dla wielu debiutantów może być dość prostym zadaniem. Ale oczywiście trzymamy kciuki, żeby udało im się te 4 kółka dojechać na spokojnie do mety. Byle jak najlepiej, no pamiętam mecz Krakowa z Gdańskiem, ty też pamiętasz, że rzeczywiście zawodnicy w celu takim, żeby się nie przyblokować, jechali tak wolno, że po prostu czas czasami to było kuriozalne. Tutaj nasz wydawca żartuje, że odzyskali próbę toru zawodnicy Nowej Soli, więc patrzymy na to, jak sobie poradzą ci żużlowcy. Romaszewski troszkę zaspał na starcie, stwierdząc, że jednak puści swojego kolegę Maksyma Borowiaka, który z rezerwy dzisiaj jedzie, i myślę, że tak to będzie wyglądało. Borowiak pewnie po 3 punkty będzie zmierzał, zaś po 2 punkty być może pojedzie Olaf Romaszewski. Szeroko jedną zawodnicy Nowej Soli testują sobie wszelkie tutaj ścieżki, więc mają do tego wszelkie prawo i wszelkie predyspozycje. Walka niesamowita, ale z torem zawodników Astry Nowej Soli. Ol, szeroko teraz pojechał Borowiak, no teraz się będą tasowali między sobą żużlowcy jednego i drugiego oręża z Astry Nowej Soli, ale Dariusz Brzozowski co jak co i John Revolta, którego szczęście nie opuszcza, będzie świętował pierwsze zwycięstwo podwójne w wykonaniu Astry Nowej Soli. Ostatnie kółko wykonali tychże zawodników, zobaczymy jaką lekcję wyciągną z tejże quasi próby toru. Borowiak, który jedzie za 3 punkty, oraz Olaf Romaszewski 2 punkty. Dowieźli 5-0. Wielkie brawa dla tychże żużlowców. Więc zrobili to, co mieli zrobić. 53-85 czas zwycięzcy, który nie jest istotny, no, ale istotne jest to, że Astra Nowa Sól prowadzi w tym meczu. I co, Rafale? Jednak się udało. No, można powiedzieć, los szczęścia teraz zagrał dla ekipy z ziemi lubuskiej. A przypominamy już, żeby ostrzymy też apetyty na to starcie Astry ze Stalą Gorzów. Mini, może to są mini derby ziemi lubuskiej, ale jednak derby to derby. No jeszcze masz motor Słubice, prawda? A właśnie, jeszcze motor Słubice wchodzi, tak jest. Mieli potrójne, że tak powiem, rywalizacje potrójne derby, także no nie ma co ukrywać, lubuskie dalej będzie żyło, mimo faktu, że Zielona Góra mimo wszystko nie będzie reprezentowana przez MRZ-owe społeczność. A w biegu trzecim, w kasku niebieskim, Kamil Nowak, zawodnik, którego też znamy doskonale z gdańskiego Wybrzeża, w poprzednim sezonie bronił barw właśnie drużyny z Pomorza. W kasku żółtym Tobiasz Głogowski, jeżeli dobrze pamiętam, on chyba nie bronił żadnych barw w poprzednim sezonie. Nie. To, więc to jest żółto-dziupy, jeżeli chodzi o likę. Kask czerwony to były żużlowiec z Dyneburga, czyli Marcin Pietrzykowski, a stawkę uzupełnia w kasku białym kapitan Nowej Soli John Revolta. No i teraz tak, nazwiskami chyba znowu googluje Bydgoszcz, ale umiejętnościami to zobaczymy, jak się spiszą zawodnicy. Kamil Nowak w poprzednim sezonie miał kilka dobrych występów, chociażby w parach klubowych, gdzieś się spisywał. Gdańska ekipa ostatecznie nie zakończyła rywalizacji na podium, ale pokazała, że potrafi walczyć do samego końca, a Kamil Nowak był jednym z objawień, chociażby tego turnieju w Opolu, w którym GKS zajął trzecie miejsce. Dokładnie tak, zresztą fakt, że Gdańsk finał uzyskał, też naprawdę jest mocnym osiągnięciem. Sam Revolta dostał się do 1/4 Grand Prix Challenge, tam co prawda świata nie zawołał, ale w Dolga Wpis zdobył zawrotne 10 punktów, co prawda 6 na braku rywale, ale jednak mimo wszystko szczęściu trzeba też dopomóc, także jeśli chodzi o Revoltę, też na niego uwagę musimy zwracać, zwłaszcza, że to jest zawodnik, który z Nową Solą w DMPJ startował. Manek ściągnięty na to, popatrzmy jak się zaprezentuje kapitan Nowej Soli, czyli John Revolta w starciu z Nowakiem i Pietrzykowskim. Zobaczymy, czy będzie miał wsparcie od Głogowskiego. Olgit poszło i taśma poszła w górę, kto najlepiej? Dobry start Revolty, dobrze też Nowak? Kto lepiej będzie w tej pierwszej? Chyba jednak Nowak próbuje Revolta przy krawężniku, ale przypilnuje tam Kamil Nowak tej ścieżki. Pietrzykowski próbuje wejść pod kapitana Astry Nowej Soli, ale nie daje się
John Revolta. Jest 4-2 dla Polonii Bydgoszcz. Daleko z tyłu jedzie już w kasku żółty Tomasz Głogowski, więc na niego uwagi póki co nie zwracamy. Skupiamy się na walce z przodu, ale tu już widzimy, zrobił się niezły pociąg towarowy. Widzimy, że pierwszy wagon, później trzeci, piąty i tak dalej, i tak dalej. Także na spokojnie już teraz duże odstępy pomiędzy zaonikami. Spokojnie na prowadzeniu w kasku niebieskim Kamil Nowak. Drugi jedzie. John Revolta trzeci jest Marcin Pietrzykowski, daleko z tyłu Tomasz Głogowski. Jeżeli nigdy popełni błędu, to tak wiadomo do mety. Oj, tutaj jeszcze w kasku żółtym Głogowski wylądował w trawie, ale nie zostanie zdoblowany, no bo teraz zostanie łuk, dopiero pokonuje Kamil Nowak. Dla niego trójka, dwa punkty, ostatecznie zgarnie w kasku żółtym, w kasku białym oczywiście John Revolta, trzeci jest Pietrzykowski, a daleko z tyłu wjeżdża Tomasz Głogowski. 51-85, a więc niewiele gorzej od Mateusza Majewskiego, 4 kółka pokonał Kamil Nowak i w całym spotkaniu Bydgoszcz wraca na prowadzenie, prowadzą 9-8. Zdecydowanie tak i nie ma co ukrywać, że Kamil Nowak udowodnił swoją rację. No i też skład, który złożony jest z pierwszoligowców, też musi tutaj robić wrażenie, no bo Pietrzykowski też naprawdę robił swoją robotę i nie ma co ukrywać, że w jego wykonaniu też był to całkiem solidny sezon, może bez żadnych fajerwerków, ale robił to co mógł, żeby wszystko było w porządku. W czwartym wyścigu swoją szansę po raz drugi dostanie Kasper Dymek. Oby tym razem go nie lagowało, bo rezerwy zwykłej na serwerze póki co nie ma. Borys Krzyżny ani Mateusz Majewski, także zdani są tylko na siebie zawodnicy bydgoskiej Polonii, ale tym razem w kasku niebieskim zawodnik będzie miał asystę w postaci doktora, czyli Dominika Curyłę. On w czerwonym odzieniu głowy z pola czwartego się nam pojawi. Między nimi w białym kasku Ola Romaszewski po raz kolejny. Zobaczymy, czy ten razem znowu szczęście mu dopomoże i będzie dwójka z bonusem wpisana, a może coś innego. No i ten, który też jest znany z gdańskiego wybrzeża, Robert Gawski. On w zasadzie w tymże wybrzeżu dorastał żużlowo. Miał jeździć w Rzeszowie. No, jeśli dobrze kojarzę, chyba tam z jeden mecz tylko rozegrał Gawski i tyle go widzieli. Później wrócił na niższy tor, niższy poziom i zobaczymy, co z tego wyniknie. Curyło, nazwisko dość mocno kojarzone z Bydgoszczą. Pamiętamy Mikołaja Curyłę chociażby z tych lat 2009-12, był jednym z czołowych juniorów wtedy bydgoskiej Polonii. Wyrastał na wielki talent, ale niestety jego karierę no, zabiły po prostu brak formy i chyba kontuzja, więc szkoda takiego talentu. No ale to widać, że Curyłów w Bydgoszczy nie brakuje. Tak, dokładnie. Zresztą pamiętam właśnie taki story time, może lekki zanim grzybiastki. Banery niszczą, już zniszczą. Ale chciałem powiedzieć, że Curyło we Wrocławiu zrobił mi takie świetne wrażenie. Oczywiście Mikołaj, zobaczymy, czy Dominik dzisiaj w Bydgoszczy takie samo zrobi. Gotowi do startu jesteśmy, zobaczymy, czy zawodnicy również w żółtym kasku Gawskim jest Dymek, w białym Romaszewski i w żółtym Dominik, w czerwonym Dominik Curyło. Mam nadzieję, że teraz zawodników nie pomylę. All good, all right. Lampka zielona odpalona i lecimy, czy polecimy teraz? Polecieliśmy! Dobry start całej czwórki, trochę został właśnie Kasper Dymek. Leci Curyło po zewnętrznej, Curyło, czy tam się przebrnie przez zawodników? Przebrnął się, tak jest! Tutaj wejście jeszcze piką pod Roberta Gawskiego. Jedziemy na 3-3, tak to wygląda. Teraz się Dymek nieco okopał, także a raczej nie inaczej tak to będzie wyglądało. Parą prawie, że jadą Gawski oraz Marzewski. Wpadł jeszcze w trawę Kasper Dymek, także myślę, że oporu z tyłu za bardzo nie będzie. Natomiast ojej, teraz tutaj się zakałapućkali Romaszewski oraz Gawski, ale bez konsekwencji punktowych na ich szczęście. Natomiast Curyło idzie na pewno, pewnie po 3 punkty. No i widać, że tutaj Borys Grzeszny stworzył potwora, jakim jest właśnie Dominik Curyło. Tutaj bardzo szeroko jadą zawodnicy. Nie wiem, czy oni wiedzą o tym, że są bakrumsy, które mogą sprawić, że nie dojadą do końca mety. A może po prostu Romaszewski i Gawski robią jakiś test albo jakiś challenge. Jest ostatnie wrażenie. Lecimy z biało-czarną czachownicą. Tak też się dzieje. 3 punkty dla Curyły, 2 na szczęście uratowane przez Roberta Gawskiego. Punkt z bonusem zgarnia. Olix poleca, dzisiaj poleca on ryzyko, jeżeli chodzi o jazdę. Olaf Romaszewski właśnie z tym, że trzecim miejscem się znajdzie. No i tym razem czwarte miejsce po raz kolejny będzie dla Kacpra Dymka. 52-75 to czas biegu czwartego, 3-4-2 dla 3-3, przepraszam, już teraz się sam pogubiłem, ale Dominik Curyło pokazuje, że w tym MLŻ-cie znaczy nie przez przypadek. Zresztą w turnieju, w którym razem rywalizowaliśmy w Grand Prix Challenge, to było w Teterow, no pokazał kawał dobrego speedrunna, nie przez przypadek do ćwierćfinału, wtedy bodajże Dominik awansował. Nie wiadomo jak poszło mu wtedy w ćwierćce, ale chyba nie dostał się do półfinału. Z tego co kojarzę, to tak. No więc tutaj też musimy na te oczy pana Curyły zwracać. Widać, że nazwisko zobowiązuje. Zresztą Nowa Sól generalnie zbyt wiele sparingów nie prowadziła, ale możemy tutaj, że tak powiem, się
posiłkować jednym ważnym meczem. Otóż Maciej Kebab, który organizował Bydgoską jako Polonia Bydgoszcz turniej przedsezonowy, zaprosił też Astra Nowosól do tejże zabawy. Miała ona startować ze startem Gniezno, tak też się działo, no ale oklep, jaki dostała, był niesamowity. Akurat mam ten program na podorędziu, skończyło się wynikiem 65 dla Gniezna i 24 dla Astry Nowosól. Dość powiedzieć, że jedynymi zawodnikami, których można wyróżnić, to Dariusz Brzozowski, który zdobył punktów 7+1, dzisiaj w piątym biegu też się pojawi, a Paweł Ciebłowski punktów 8, reszta same ogony zebrała, także tragicznie wyglądała ta Astra Nowosól. Pytanie jest takie, czy odrobili lekcję z tejże potężnej przeprawy w Rawiczu? No, biorąc pod uwagę, jak na razie póki co jeżdżą, nie jest jeszcze jakaś jazda idealna, ale to nie jest Astra tragiczne, także widać po prostu, że z biegu na bieg się nam coraz bardziej Astra rozkręca. Bieg piąty, John Revolta i Dariusz Brzozowski kontra Marcin Pietrzykowski. Wiemy, że Igora Grzałki na serwerze nie ma, byłego żulaca Wandy Kraków, a jako, że bydgoszczanie nie mają rezerwowego, no to muszą sobie radzić w takim zestawieniu. Pytanie, gdzie jest Marcin Pietrzykowski? Wiesz co, tutaj wejdę ci w słowo, bo akurat idealnie Borys gdzieś napisał, chodził o ping, mocno mu skoczył. W momencie, kiedy startował czas 2 minut, było 5 pingu w wykonaniu Marcina Pietrzykowskiego, więc tutaj start jest bardzo mocno zagrożony, więc być może znowu będzie 5-0 dla zawodników Astry Nowosól. No i to no by oznaczało, że Astra będzie miała 4-punktowe prowadzenie i wtedy to już można będzie mówić w granicach sensacji. Ale w sumie zobacz teraz, jeszcze jedno, nie wiem, dajmy na to Astra Nowosól po tym wyścigu wygrywa 4-2, bo już jeszcze ma prawo zrobić rezerwę taktyczną. No to już byłoby ciekawe, gdyby Bydgoska Polonia, jeden z kandydatów do awansu, musiałby korzystać jeszcze na swoim torze z usług taktycznej rezerwy, no ale jeżeli tak będą do tego zmuszeni, no to raczej nie inaczej, może tak do tej sytuacji dojść. Czekamy cały czas na to, aż nam się zechce pojawić. I pytanie, czy wróci ping Marcinowi Pietrzykowskiemu, czyli popularnemu Maritezowi? Już nie ma opcji, 2 minuty minęły. A właśnie, czyli niestety kask czerwony wykluczony, no to znowu Astra wygra 5-0, a więc znowu będą mieli punkty za darmo. No oczywiście pod warunkiem, że właśnie dojadą do mety. Kolejna próbatorów pisze jako w Gorbisz. Odzyskali dwie, no. Można powiedzieć, że faktycznie działo w przypadku, a więc znowu próba toru w wykonaniu Astry Nowosól. No ale dobrze, zostawmy już żarty na bok. Niech chociaż te chłopaki dojadą, Revolta i Brzozowski do mety. No skoro już to sezonicy spędzą doświadczenie, to raczej powinni do tej mety dojechać. Tylko pytanie, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi? No, postać się widać, że wydawało się, że Brzozowski, ale teraz to Revolta przejął tutaj stery i widać, że robi tutaj rewolucję bydgoską i w tym momencie to on dowodzi Astrę Nowosól i spokojnie jedzie pierwszy. Brzozowski ładnie mu wtóruje, a więc pięknie. Astra Nowosól pokazuje, jak jeździć blisko siebie, jak jeździć drużynowo. I zobacz, teraz już bez żadnego stresu, zobacz jak jadą. Bardzo blisko Kevin jedzie John Revolta, teraz trochę Brzozowski za szeroko, ale nie chciał po prostu popełnić błędu. Puścił przed siebie swojego kapitana. No i dzięki temu Astra Nowosól będzie prowadzić 12-16, czego chyba nikt się nie spodziewał na początku spotkania, że w ogóle Astra będzie prowadzić w tym spotkaniu. No ale jak widać, scenariusz, jakim jest życie, bywa niesamowicie brutalny. Ostatni łuk pokonuje John Revolta i on wygrywa. Drugi będzie tak Brzozowski. Czas 52, nie 53, 20, 05, 12, 16. Jak do tego doszło, nie wiem. Dokładnie. Tak, no i widzisz, ci eksperci się jednak nie pomylili. Okazało się, że mimo wszystko tutaj Astra Nowosól może namieszać i kto wie dzisiaj być może właśnie siłą rzeczy przez wzgląd na pingi, przez wzgląd na pewne sytuacje, powiedziałbym, że niezależne od Borysa Grzesznego, w niektórych przypadkach Grzeszny też siedzi z zawieszenia, może tutaj sprawić się pewna niespodzianka, pewna, no powiedziałbym, że niezbyt miła dla powrotowców z Polonii Bydgoszcz. Sensacja, wspomniałeś, 12-16, naprawdę wygląda to bardzo źle. No i sam Kasperski 2-2-3 na czacie się pyta, co się dzieje? My się też nad tym zastanawiamy. No, co się dzieje? Nic się nie dzieje po prostu. Polonia Bydgoszcz na razie póki co przegrywa, ale to głównie przez pech. Zdecydowanie. Tak, zobaczymy, czy w biegu szóstym pech ich ominie. Też z tego względu, że Kamil Nowak i Maciej się pojawili. A że oni jechali w Gdańsk ze swoją wraz ze sobą, to zakładam, że powinni oni wiedzieć o tym, jak i jeden, i drugi zawodnik się zachowuje. W kasku białym ujrzymy Stefana Pomorskiego, zaś w żółtym Roberta Gawskiego, także ci zawodnicy też są znani i zobaczymy, czy lubiani aż tak bardzo. No bo Gawski też, powiedziałbym, że z Kebabem i Nowakiem się zna. Pomorski zaś jest żużlowcem, który
że się tak wyrażę. W Ekstralidze miał sporo do powiedzenia, natomiast powiedziałbym szczerze, że Ekstraligi tam nie zabojował, raczej był z braku laku w falobazie, no ale nie ma co ukrywać, że tam zbyt wielu punktów nie osiągał. Póki co na pierwszym polu ustawiony tak, żeby Blue Eyes go jakkolwiek okalał, chociaż bardzo do kredy przytulony jest, którą zresztą Grasa Rzepiastę na swoim modłem nieco zrewampował, ponieważ sypki śnieg mocno mu przeszkadzał przez ten wzgląd na to, że nie mógł banerów stawiać. Na szczęście teraz wszystko jest na spokojnie i wszystko jest całkiem przyzwoicie. No i pytanie jest też takie, czy Polonia Bydgoszcz teraz do remisu doprowadzi, bo 5-1 remis im w tymże meczu. Da, w białym kasku od kredy jedzie Pomorski, w czerwonym Kebab, w żółtym Gawski, w niebieskim Kamil Nowak. Olgi to zielona lampka i teraz lecimy z tymże tematem. Dobry start zawodników Nowej Soli, jeszcze lepszy niż Kamila Nowaka. Nowak się tutaj wciska pod zewnętrzną, nic się tutaj nie dzieje. Kamil Nowak wciśnięty, ale nie ma kanapki zdaniem sędziego Patryka Kinela. Teraz wchodzi pod wewnętrzną Maciej Kebab i teraz ma już na swoim koncie Buczkowskiego to koksa, czyli Stefana Pomorskiego. I uwaga, ależ teraz wejście zawodnika w kasku czerwonym, czyli Maćka Kebaba. On teraz wchodzi od Roberta Gawskiego i on teraz jest trzeci, mówię o Gawskim, zaś na pierwszym miejscu jest teraz Maciej Kebab. Rozjechana nam się ta stawka niemożebnie. Pytanie jest takie, czy tak się stanie również i do końca. Jeszcze jedno okrążenie ma jedna i druga drużyna. Pytanie jest takie, czy tutaj się coś zmieni, czy 3-3 będzie wciąż brane pod uwagę. Narzeka tutaj Borys Grzeszny, że kanapka była do odgwizdania. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście tutaj jakieś reakcje będą czynione. Póki co 3-3 taka jest rezultat tegoż spotkania. Maciej Kebab 3 punkty, 2 dla Stefana Pomorskiego, jeden punkt dla punktem dla Roberta Gawskiego, 0 dla Kamila Nowaka. Rafale, pytanie jest twoje takie, chociaż wiem, że sędzią nie jesteś, ale czy twoim zdaniem kanapka tam była? Wiesz co, to jest kwestia sporna, ale gdybym ja sędziował, to akurat bym tutaj kanapki nie gwizdał, także moim zdaniem dobrze, że Patryk Kinel tego nie puszcza, tak nie przerywał, bo akurat Kamil Nowak wpadł sam, nie odbył się tam od Roberta Gawskiego, także to jest jak najbardziej prawidłowa. 3-3, Maciej Kebab, można powiedzieć, ratuje tutaj honor bydgoskiej Polonii i na razie póki ale co... Ale było blisko, nie? Było blisko, tak, a przez chwilę nawet właśnie ekipa gości poradziła 1-5 i pachniało tutaj mega sensacją, ale jednak jeden błąd Pomorskiego i Gawskiego spowodował, że Maciej Kebab miał tutaj otwartą, bezpłatną autostradę do mety i wykorzystał to bezlitośnie zawodnik. Były zawodnik GKS-u Wybrzeża Gdańska, obecnie Polonii Bydgoszcz, który ma na razie 5+1, także jak widać zmiana barw przyczyniła się na dobre dla Maćka Kebaba. Bieg siódmy, tutaj jedna zmiana, w miejsce nieobecnego Wiktora Kasperowicza ponownie Maksym Borowiak, jego partnerem będzie w kasku żółtym Tomasz Głogowski, a rywalami Dominik Cyryło i Mateusz Majewski. No i to jest dobra okazja dla ekipy bydgoskiej, żeby te 4 punkty, co tracą, odrobić, no bo Maksym Borowiak jechał w tak naprawdę tego ze swoim partnerem, więc nie wiemy co oczekiwać, czego oczekiwać, kiedy pojedzie z rywalami, no a Tomasz Głogowski miał ogromne problemy na dystansie, więc zdecydowany faworytem w tym biegu będą jednakże żużlowcy z gryfem na piersi. Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że jak wspomnieliśmy, Majewski tutaj spośród całej ekipy jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem. No i ten fakt, który się pokazał, też robi naprawdę wrażenie. No, z Dominik Cyryło, tak jak powiedziałem, nazwisko wielkie, ale też coraz bardziej nam się tutaj zaczyna podobać zawodnik z 10 dzisiaj na Kewlarze. Banery ściągnięte, także kończymy drugą serię startów. Cyryło, Borowiak, Majewski i Głogowski przygotowani. Ogit poszło i teraz czekamy tylko aż taśma pójdzie w górę. Szybko tym razem komputer pozwoli nam jechać. Dobry start, pary zbyt gorszy, ale pilnuje tutaj w kasku białym krawężnika Kaspero, oczywiście Borowiak, ale ponieważ teraz Majewski i Głogowski wylądowali w trawie, no to jedziemy w 4-osobowym składzie. Zdecydowanie tak, tutaj już innej decyzji Patryk Kinel podjąć nie mógł. Podręcznikowy przykład, wręcz kanapki, zdaniem arbitra spod Krosna, także jeśli chodzi o tegoż sędziego, myślę, że można pokazywać na kursach sędziowskich taki właśnie podręcznikowy przykład kanapki. No nie zgadza się cały czas Borys Grzeczny z tą sprawą z poprzedniego wyścigu, ale panie Borysie, proszę już zaprzestać, no bo już po pierwsze jedziemy kolejny wyścig, a po drugie, no to już pan nic nie działasz, bo pan się nawet nie kłócił na budce, a przez tych emocji wyrzuciło przez chwilę kierownika, ale już Gracjan Rzepiastę wrócił. Przypomnijmy, zawodnik, który w tym sezonie powinien być wsparty Wrocław. I na razie póki co ekipa Wrocławia dzielnie zainaugurowała jako Beniaminek w Ekstralidze, bo bardzo wysoko pokonali Gryblicki Row. No, w sumie nawet ciężko stwierdzić, patrząc się na tenże
statystyka, że kto tam był Beniaminkiem, jeśli chodzi o mecz Wrocławia-Zdrowia, bo naprawdę Sparta jechała jak po swoje. Jeszcze do tego jechali u siebie na torze. Powtórka biegu 7, Curyło, Borowiak, Majewski i Głogowski przygotowani, a z kierownika startu znowu wyrzuca, znowu chyba jakieś problemy z internetem. No, miejmy nadzieję, że tym razem ping to utrzyma. Olgit poszło, także jedziemy z biegiem 7. Tym razem miejmy nadzieję, że bez kanapek taśma w górze. Dobry znowu start. Pary Bydgoskiej tym razem bez kanapek idzie szeroko, wszedł do kasku Głogowski, ale nie daje rady. I teraz jeszcze się odbił, no ale oczywiście wiadomo, był to już poza wejściem w pierwszy ruch, więc spokojnie można ten bieg kontynuować. No i sprawdziło się to, co się miało sprawdzić. Majewski spokojnie prowadzi, Curyło drugi, trzeci jedzie Borowiak daleko z tyłu. Nie radzący sobie na razie Tomasz Głogowski. Przypomnijmy, to jest załonik, który cały czas się uczy MLZ. Tutaj widzimy, że uczy się powoli. No na razie póki co bez wielkich sukcesów. No ale pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie z biegiem czasu. Tymczasem ostatnie okrążenie za chwilę rozpocznie Mateusz Majewski. Drugi jedzie Dominik Curyło, trzeci jedzie Maksym Borowiak. I teraz znowu w tej wylotuje Tomasz Głogowski. Do dubla nie dojdzie oczywiście, no ale cały czas widzimy, że ten chłopak się mocno przemęcza. A Mateusz Majewski spróbuje pobić rekord toru. To jest 51.20, więc o pół sekundy poprawił własny rekord toru. Brawa dla wicemistrza drużynowego sezonu 0-1. Majewski 3, Curyło 2 z bonusem, Borowiak 1, Głogowski 0, 20.20, a więc znowu jedziemy od nowa tak naprawdę to spotkanie. Co się odwlecze, to nie uciecze, jak mawia znane polskie przysłowie, także jeśli chodzi o ten, że cel póki co, Polonia Bydgoszcz powoli, ale to odrabia. Pytanie jest takie, czy w biegu 8 się jakoś to zmieni, ponieważ no, w tymże wyścigu ujrzymy w czerwonym kasku Marcina Pietrzykowskiego, a w niebieskim Kacpra Dymka, więc mówiąc bardzo eufemistycznie, nie jest to najwyższej klasy para. No ale nie ma co ukrywać, że Stefan Pomorowski i Robert Gawski też nie są jakimiś wybitnymi orłami i sokołami, jeśli chodzi o pierwsze ligowe ściganie i zmagania, ale oczywiście nikogo tutaj nie skreślamy. Może to i dobrze, że właśnie taka wyrównana stawka w tym momencie się nam pokazuje, no bo w tym momencie ciężko po prostu cokolwiek wyrokować. Kwaszor się dziwi na czacie, że Astra wygrywa z Polonią. No wygrywała oczywiście, bo ten komentarz był napisany trochę później niż, czy trochę wcześniej niż ten siódmy bieg się skończył, także no rzeczywiście niektórzy nawet naprawdę zastanawiają się, co się dzieje na tymże stadionie. Czekamy na to, aż się wszystko pojawi. Nie wiem, czemu Grasnerzy Piasty nie pokazało żadnej informacji, że wszystko jest w porządku, chyba że to po prostu ja mam jakieś dziwne problemy. Nie, po prostu TV nie było potwierdzone. Okej, Allgate, lecimy z tymże tematem. Pietrzykowski, Dymek kontra Pomorowski oraz Gawski. Dobry start Pomorowskiego. Co się będzie działo na pierwszym ruchu? Teraz wchodzi pod wewnętrzną Marcin Pietrzykowski. Zaraz stan dołączony go Dymek, ale zamknął go tutaj Stefan Pomorowski. Daleko z tyłu jedzie Robson Gawski. Wpadł teraz trawę, więc tutaj się nie liczy w walce. Będzie 4-2. Będzie prowadzenie dla Polonii. Wyszarpane, wymęczone, bardzo mocno powiedziałbym, że wyrwane z szponów tychże żużlowców, pewnie po 3 punkty zwierza Pietrzykowski. Tutaj problemy z jazdą ma Stefan Pomorowski bardziej bardzo szeroko. Przypomnę, że Charles Felsman jechał wczoraj w Speedway Mieszkał, tam podobnie też było dużo problemów, także podstawy, panowie, podstawy tutaj mocno idą, powiedziałbym, że na bakier z tymże zawodnikami. Żółto-czarna Szkocja pokazałem przez kierownika startu, za chwilę będzie zamieniona na białą-czarną szachownicę i powoli Polonia może wrócić na ten fotel lidera. 3 punkty zgarnia Marcin Pietrzykowski, bardzo ważne, bardzo wartościowe, ale jeszcze bardziej wartościowe tutaj trzecie miejsce będzie dla Kokosoka, czyli Kacpra Dymka, ponieważ ono daje 4-2, a w konsekwencji zwycięstwo i biegowe, i wynikowe, gdyż to da 24 punkty dla Polonii i 22 dla Astry Nowej Sól. Wyniki 3-2 dla Pietrzykowskiego, 2 dla Pomorskiego, 1 dla Dymka i 0 dla Gawskiego. Zwycięzca osiągnął czas 53 sekund i 55 setnych sekund. Nie liczy się czas, nie liczy się efektowność, ale liczy się efektywność i teraz Marcinowi Pietrzykowskiemu dopisał też szczęście, że nie miał tutaj problemów z pingiem. Czas na bieg o Puchar MLZ. Tak jak wiem doskonale, na stacji Eleven w Ekstralidze mamy bieg o Puchar Eleven. To był bieg 11 w Pucharze. Jeżeli chodzi o Minecraftową Ligę Żużlową, bieg o Puchar Ligi uznano wyścig 9. Ciekawy pomysł, powiem szczerze, że znowu idziemy ku realiom i bardzo się z tego powodu cieszymy. A kogo zobaczymy w tym wyścigu o ten prestiżowe trofeum? W kasku żółtym Tomasza Głogowskiego, w czerwonym Maćka Kebaba, w białym Olafa Romaszewskiego i w niebieskim Kamila Nowaka. No, sądząc po nazwiskach, no to chyba zdecydowanym faworytem w tym biegu będą jednak żużlowcy Polonii Bydgoszcz.
Tak jest. Może jeszcze dlaczego akurat bieg 9 został taki wpisany? Bartosz Unton jako argumentację podał fakt, że miesiąc powstania Minecraftowej Ligi Żużlowej to był miesiąc wrześniowy, także stąd też 9 właśnie w tym momencie, ale jakby ktoś zauważył, to Minecraft, gra, w której się poruszamy, też ma liter 9, także kolejna argumentacja do tego, żeby bieg 9 był tymże biegiem o Puchar MLZ-u, stąd też poświęcony na złoto został w programie, który mogą Państwo w opisie znaleźć. No i też kolejne, w 2009 roku powstała pierwsza wersja, taka wersja testowa Minecrafta, także to też jest z tą 9 wszystko związane. Także kolejny. Wszystko tutaj na 9. Orgit, zielone światło zapalone i taśma poszła w górę, kto najlepiej? Dobry starty, Nowaka, dobrze też kebab, ale proszę! Astrano Wasyl próbuje walczyć i kebaba teraz wyrzuciło i wykorzystuje to Olaf Romaszewski. No proszę, miało być pewne 5 do 1, tutaj macie kebab, lekko rozczarowuje, ale teraz wchodzi przed Romaszewskiego. Tymczasem Tobiaszowi Górkowskiemu mówimy już serdeczne papa, jak to mówił gościu z mikrofonu w Teletubisiach na koniec tego serialu. Tymczasem Kamil Nowak i Maciej Kebab spokojnie kontrolują przebieg sytuacji. Romaszewski po lekkim błędzie spadł już na trzecie miejsce i nie ma szans chyba już na wyprzedzenie Gryfów zbyt goszczy, a to oznacza, że Polonia będzie miała już 6 punktów przewagi i na tę chwilę to ekipa Astry będzie mogła z rezerwy taktycznej korzystać. Ostatnie okrążenie rozpoczęte. Gdzie jest Romaszewski? No jeszcze jedzie, chociaż jedzie bardzo, bardzo daleko z tyłu. Do Dubla nie dojdzie na całe szczęście. A bieg wygra Kamil Nowak. Tylko pytanie, jaki to będzie czas popularnego kaczkolotki. To będzie 51.85. Drugi Maciej Kebab. I teraz Olaf Romaszewski spacerowym tempem dojeżdża po jeden punkt dla Astry Nowej w tym wyścigu. Łączny wynik to 29 po stronie bydgoskiej, 23 po stronie Astry Nowej Sól i Polonia Bydgoszcz zapisuje do tabeli biegu o Pucharu MLZ 5 punktów. Dokładnie tak, zresztą wczoraj dużo było historii w biegu o Puchar MLZ, ponieważ jeśli chodzi o tęże kwestię, no to w Landshut na inauguracji pierwszej ligi, pięknej inauguracji zresztą, było 3-0 dla ekipy Papieżka Landshut Devils, także też sporo wyników dzisiaj widziała, dzisiaj po prostu w tymże, w tejże kolejce widziała tam piękna rubryczka. No więc tutaj czekamy na kolejny bieg, bieg 10, w nim bez zmian do jednej dojdzie w biegu 11, dlatego też zobaczymy w 10 biegu w czerwonym kasku Mateusza Majewskiego, w białym Johna Revolta, w niebieskim Dominika Curę i w żółtym Darwika Przewozowskiego. Mówiąc szczerze, na ten wyścig naprawdę zacieram sobie rączki, no bo to jest już ostatni moment dla Astry Nowej Soli, żeby zaatakować 6 punktów straty. No RT tutaj raczej nie zrobią, bo i jeden, i drugi, i Brzozowski, i Revolta jeździć potrafią, także widać to też po punktach. No i teraz walczą z parą naprawdę idealną wręcz, Curyło oraz Majewski, więc pytanie jest takie, kto dzisiaj z tej walki wyjdzie obronną ręką, bo nie ma co ukrywać, że tutaj żużlowcy są naprawdę w świetnym gazie jedni i drudzy. No szczególnie Mateusz Majewski, który jeszcze do tego ma najlepsze pierwsze pole startowe, chociaż i statystyka też to pokazuje, 4 wygrane z tego pola, więc jeżeli też dobrze trafi z refleksem, no to nie będą mieli szans tutaj ani Revolta, ani Brzozowski, a jeżeli Dominik Curyło dzielnie będzie wtórował, no to coś mi się wydaje, że w tym momencie mecz dla Astry Nowej Sól się zamknie i nie będą mieli już chyba wielkich szans na dogonienie Polonii Bydgoszcz. Chociaż jak wiemy, MLZ jest niezwykle nieprzewidywalny, także dopóki taśma w górze, wszystko się może wydarzyć. Tak jest, pięknie to sparafrazowałeś, Rafale. No i pytanie jest takie, jak to będzie pomaga taktycznej pan Olix polecał, no nie no, spokojnie, panie, jeszcze bez żadnej taktycznej, spokojnie, jeszcze tutaj nic się nie może zmienić, będzie walka na gołe pięści, mówiąc kolokwialnie, Majewski i Curyło kontra Brzozowski i Revolta. I kto najlepiej zaserwuje w tym momencie, słaby start Brzozowskiego, dobry start Majewskiego, świetnie też Curyło i wchodzi teraz z tym, że swoim kolegom będzie 5-1, tak jest, na tym, że Łuku, jeżeli nie popełnił jakiegoś błędu zawodnicy Polonii Bydgoszcz, to się może stać gwoździem do trumny ekipy z Nowej Soli. Odbił się jeszcze John Revolta, więc myślę, że jemu już możemy powoli dziękować w tym, że układzie i zero wpisać spokojnie w program, ale uwaga, bo Brzozowski tutaj będzie walczył do końca, ale tutaj odbija go bardzo mocno, no i ten rudowłosy siatkarz z Nowej Soli póki co jakby w siatkę trafił, jeżeli chodzi o zaserwowanie jakichś ciekawych rzeczy. Twoja lepsza kuchnia zresztą to jest sponsor siatkarskiej drużyny Darka Brzozowskiego. Póki co jednak to gotowanie nie za dobre, jakiś zakalec wyszedł z tego ciasta u Darka Brzozowskiego. Tymczasem piękną cukiernię może otworzyć tym razem Mateusz Majewski. Trójka po raz kolejny w jego wykonaniu będzie wzięta i rekord toru 51 sekund. Dzisiaj po prostu Majewski pobija własne możliwe bariery. 2 z bonusem jako taki człowiek, który
tę cukiernię sprząta, żeby była czysta i piękna. Dominik Cyrulo 2 z bonusem w jego wykonaniu. 1 dla Darka Żołowskiego i Gwoli Ścisłości 0. Wpisujemy Johnowi Rewolcie. I to jest chyba ten moment zwrotny, jeśli ta para z Nowej Soli nie umiała sprostać tej parze gości, no to myślę, że już powoli Brzozowski mogą myśleć o następnym meczu. Chociaż oczywiście wiadomo, tutaj niczego nie przesądzamy. Żużel bywa bardzo nieprzewidywalny. No zostało 5 wyścigów, więc to jeszcze nie jest mecz wygrany przez Polonię Bydgoszcz, ale przybliżają się dzięki temu do zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Tymczasem patrzymy, Johnny Revolta jest na butsa, więc jakieś zmiany nam się tutaj taktycznie szykują i być może za Maksyma Borowiaka w ramach rezerwy taktycznej, a nie, to... Za Kasperowicza, no. Jeżeli już. Tak, za Kasperowicza pojedzie, no właśnie kto, czyżby Johnny Revolta? Nie, Olaf Romaszewski jednak pojedzie. No tak, domagał się zmiany Romaszewski na czasie i być może właśnie z tego względu John Revolta spełnił jego zachcianki. No i pytanie jest takie, czy to się obroni, mówiąc kolokwialnie, Stefan Pomorowski dostał swój czas po raz kolejny. Pytanie też jest takie, czy ten jego wynik 4-punktowy będzie jakąś, rzekłbym, że dobrą wyrocznią i wykładnią na następne biegi. No, szansa jest, pod warunkiem, że i Pomorowski w kasku, no w tym momencie białym, ale prosimy jednak ten kask troszeczkę spokojnie zmodyfikować. O, właśnie, zmieni. Teraz się udało. W białym kasku w ramach taktycznej Olaf Romaszewski i Maciej Kebab osamotniony jedzie w tym wyścigu. No, Kebab dzisiaj jedzie, jest niepokonany, ma 7,2 bonusy i jest faworytem w tym wyścigu. Teoretycznie rzecz ujmując, idzie z najgorszego pola startowego, no ale spokojnie, skoro z czwartego pola można było wygrywać, pokazał to chociażby Kamil Nowak, czy chociażby wcześniej Dominik Cyrulo, no to świadczy o tym, że to czwarte pole też nie szczypie w oczy na tym bydgoskim owalu. No nie oszukujmy się, pomoc. Wchodząc ci w słowo, patrząc się też na samą specyfikę tego toru, no też ładnie, idealnie można wejść pod zewnętrzną, która jest naprawdę ładnie usypana z tego Blue Ice'a, najszybszego lodu, który jest na MLRZ-cie. Także myślę, że w tym aspekcie też można cokolwiek z tego szerokiego pola zdziałać. I jeszcze się musi ustawić Olaf Romaszewski, który zastępuje Wiktora Kasperowicza. No. Pytanie, czy jest to dobry pomysł. Na razie 4,2 bonusy. No, nie zawala sprawy ekipie Astrynowej Solu, ale też wielu punktów tutaj nie wnosi. Jeszcze się musi cofnąć, jeszcze się musi lekko przesunąć. I widzimy, że jeszcze z żółtą kartką ląduje Stefan Pomorowski, bo pisał podczas swojego wyścigu: no, panie Stefanie, ja bym się raczej postanowił hamować. Takie słowa, no to proszę jednak pozostawić po wyścigu, a tak to pan kończy. On generalnie nie pisał niczego jakoś niecenzuralnego. No ale wiadomo, że pisać nie wolno, szczególnie zawodnikom, którzy jadą w swoim wyścigu. Bieg 11 przynajmniej, a więc Romaszewski i Pomorowski kontra Kebab. Komenda Logit poszła, ale sędzia jeszcze zielonej lapki nie zapalił. Teraz dopiero uruchomił, więc czekamy, czy Kebab poradzi sobie z dwoma żurawcami Astrynowej Sól. No, po starcie wychodzi na to, że może być to problem, chociaż Kebab idzie szeroko. Ale to Astra poradzi 5 do 1, ale też by ta taktyczna była trafiona w pugno, zobaczymy, bo jeszcze to jest pierwsze okrążenie teraz za szeroko i Romaszewski wpuszcza przed siebie Kebaba. No i już były gdańszczanin jednego zawodnika poknął, ale jeszcze ma przed sobą Stefana Pomorskiego, który już o bycie z Ekstraligą ma, przypomnijmy, to jest były żelazwa, bo coś jednak teraz znowu przy karoczniku się Kebab wciska, pięknie skontrolował, jest już na pierwszym miejscu, długa prosta teraz Kebaba, a więc no niezbyt długo trwała ta radość ekipy Astrynowej Solu, bo przez dwa kółka prowadzili 1-5, 2-4, a teraz jest remis 3-3. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Maciej Kebab, który naprawdę pokazuje, że pozostanie na pierwszoligowym szczeblu dla niego jest idealnym rozwiązaniem i tylko to nowy nabytek Polonii Bydgoszcz potwierdza. Kebab za 3 w czasie 52-35 pokonuje 4 okrążenia. Drugi jest Romaszewski, trzeci prowadzący niemalże przez cały wyścig Stefan Pomorowski, kończący tylko z jednym punktem, oczywiście bez bonusa, no bo Igora Grzałki nie było. 37-27, a więc można powiedzieć, Maciej Kebab wykonał swoje zadanie na 6 z plusem. Dowozi remis, który był tak cenny dla ekipy bydgoskiej w tym wyścigu. Zdecydowanie tak, no i też narzekania na trzecim Minecraftowym w wykonaniu Stefana Pomorskiego myślę, że też mogą sporo zdziałać, no bo nie podobał mu się tor bardzo eufemistycznie rzecz ujmując. Zawodnik Astry Nowej Sól. 12 wyścig teraz już ruszył. Świetny tempo ma Patryk Kinel. 40 minut i już prawie, że będziemy na fazie końcowej, także
Proszę uczyć się od Kinela szybkości. Wiem, że pierwszy raz to mówię i mam nadzieję, że nie ostatni. Wiem, że to jest anomalia w sezonie 0-0 tak była, bo Kinel raczej lubił przedłużać te spotkania, ale jak się okazuje, tutaj Patryk jednak wyrobił tę normę, żeby spokojnie te zawody prowadzić. Zresztą nie ma co kryć, że te zawody raczej są dość spokojne i dość sprawne z tego względu, że dość łatwo można je przeprowadzić. Póki co kontrowersji żadnej. Poza tą jedną kanapką, którą Borys Grzeszny dopraszał się raczej nie mieliśmy. A w biegu 12 ujrzymy następującą parę w niebieskim kasku Mateusz Majewski, który wciąż będzie czekał na swojego pogromcę. W żółtym kasku ujrzymy Johna Revoltę. W czerwonym Kaspra Dymka, który wreszcie coś zdziałał na to, że i dwa z bonusem w swoim poprzednim starcie wykonał. Zaś w kasku białym ujrzymy Olafa Romaszowskiego, który póki co bronił się ile mógł, żeby coś wywalczyć, no ale jednak 3-3 to jest za mało, żeby myśleć o jakichś większych nadziejach. Oczywiście wiadomo, punktów za styl w żużlu nie ma. Może i szkoda, bo Nowa Sól może by zmieniał nazwę na nowy styl. Chociaż Michał Probierz lubił, tak mówisz, że styl, to twój styl możesz sobie kupić, a nie jakieś tam style będziesz mi wprowadzać. Tutaj liczą się punkty, liczy się wynik. I też tenże, powiedziałem, że tęże maksymę wdraża w życie bydgoska Polonia. Zobaczymy, czy Ryszał Majewski właśnie znajdzie pogromcę. Obawiam się, że nie w tym wyścigu, może w biegu nominowanym, czy ile Ryszard ma też... O ile Mateusz Majewski będzie musiał się dopuścić, no będzie raczej jechał, no chyba, że lada wyścig rezerwowemu. A przepraszam, rezerwowego nie ma, taki drobny żarcik. No tak, oczywiście. Majewski, Revolta, Dymek i Romaszewski, taśma w górę, zobaczmy, co się będzie działo na początku. Zaspotor na starcie Majewski, ale teraz wchodzi po zewnętrzną i jest 5-1, bo jeszcze wtruje mu Kasper Dymek. Naprawdę świetnie to wygląda u Kaspra Dymka z piekła do nieba, ale uwaga, musi się mieć na baczności, bo teraz wchodzi wściekły pies w wykonaniu Olafa Romaszewskiego. Bardzo daleko z tyłu jedzie teraz do Revolta. Ale teraz wejdzie po zawieszeniu. To musi wykorzystać oczywiście Olaf Romaszewski. To też właśnie czyni. Będzie 4-2 póki co. Ale będzie walka też o drugie miejsce. Pewnie potrzebą, gdy zmierza Majewski. Ale tutaj mocno się kotłuje Kasper Dymek. No może by rzec, że Kasper trochę jak po Nowosolsku jedzie, gdyż bardzo szeroko pokonuje Łuki. Ostatnie okrążenie w wykonaniu Majewskiego już za chwilę będzie rozpoczęte. Już jest rozpoczęte. Odbił się jeszcze, uwaga, odbił się jeszcze tutaj Dymek, ale nie da tej w kaszę sobie nadpuć. Wciąż będzie trzecie miejsce w jego wykonaniu utrzymane. Zmierza do mety już teraz spokojnie Majewski. Sprawdzamy czas. 50-90 znowu pokonuje swoje najlepsze momenty. Będzie 4-2, odbronił się jednak mimo wszystko Kokosok. Będzie wygrana biegowa, ale to, co robi dzisiaj Mateusz Majewski, no proszę Państwa, być może to jest sam tytuł, być może też ze względu na to, że dołączył Majewski tylko na playoffy, ale musimy tutaj przyznać, że Mati po prostu dzisiaj pokazuje, że jest w innej lidze i że ten medal jednak po prostu mu się należał. No to jest po prostu człowiek z innej galaktyki w dzisiejszym spotkaniu. To jest człowiek, który się naprawdę wyróżnia i udowodnił też Borysowi Grzecznemu, że dać go jako wicekapitana oraz zawodnika bydgoskiej Polonii to był strzał w dziesiątkę i myślę, że sam założyciel bydgoskiej Polonii ma ku temu wielką radość. W biegu 13 rezerwa taktyczna za Tobiasza Głogowskiego, który dzisiaj jeździ fatalnie, jedzie Stefan Pomorski z Robertem Gawskim, a rywalami Dominik Cyryło i Marcin Pietrzykowski, a w biegu 14 w ramach rezerwy zwykłej Borowiak za Kasperowicza, tak jeszcze dopełnimy formalności. Dokładnie. Tak, no i nie ma co grać, że Nowa Sól musi te biegi wygrywać, po prostu. Fakt, że dwa razy lagi i rewolty, niekoniecznie żony rewolty zawodników bydgoskiej Polonii pomogły Nowej Soli w chociażby utrzymanie się przy życiu, no nie sprawia, że tutaj zwycięstwo samo się zrobi, samo się nie zrobi właśnie. I tutaj trzeba właśnie tęże sytuację wykorzystać. 12 punktów to jest naprawdę spora strata, zważywszy na to, że 3 biegi zostały do końca. No, ekipa Nowej Soli już tego meczu nie wygra, no chyba, żeby były za wyniki 5-0, ma, ale raczej nikt w to nie wierzy, a więc w tym momencie Polonia Bydgoszcz już jeden punkt ma. No, a biorąc pod uwagę, że jedzie Dominik Cyryło, fakt, że jedzie Pomorski i Gawski, którzy potrafią walczyć, którzy potrafią jeździć, no to jednak stawiam Dominika jako faworyta do tego wyścigu. Jest jeszcze Pietrzykowski, który uporał się wreszcie z Pingiem, a więc jeżeli dobrze wystartuje, to tutaj nie będzie miał łatwego zadania Gawski, który jedzie na trzecim polu startowym. Baner ściągnięty, no to czas na 13 wyścig pojedynku Polonii Bydgoszcz kontra Astry Nowej Sól. Pomorski, Cyryło, Gawski i Pietrzykowski. Taśma poszła w górę, kto najlepiej spod taśmy, dobry start Pomorskiego, więc ta taktyczna się spadza, ale pięknie teraz Cyryło wykorzysta double looka. Pietrzykowski jakby chciał zrobić to, co kiedyś robił Tomasz Golow, czyli jest po szeroki, ale niestety podbijał się, ale to i tak jest dobra wiadomość dla Bydgoszczy, no bo Cyryło jedzie pierwszy, a to oznacza, że Polonia zamknie mecz, a teraz jeszcze podbijał się Robert Gawski i Pietrzykowski jedzie na trzecim miejscu.
No i to oznacza, że w tym momencie Polonia Bydgoszcz ma 2 punkty do ligowej tabeli, bo Zuru leci daleko, daleko z przodu. A proszę zobaczyć, gdzie jest w kasku białym Robert Gawski, on się totalnie gubi. No i w tym momencie walczysz tylko o to Gawski, aby nie zostać zdublowanym. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Dominik Cyryło i teraz widzimy biało-czerwone szaliki na stadionie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiwiatują, no bo to jest pierwsza wygrana Polonii Bydgoszcz po powrocie, po długim powrocie, po roku przerwy. Polonia Bydgoszcz wraca do zwycięskiej ścieżki. Bydgoszczanie mają 2 punkty meczowe, 3 punkty dla Dominika Cyryło, czas 52:30, 2 punkty Pomorski, punkt Pietrzykowski, Gawski 0, 45:31, Polonia Bydgoszcz. Tak jak widzimy to na sektorówce, Gess Who's Back powróciła i to w jakim stylu? Od wygranej w pierwszej lidze, w pierwszej kolejce. Brawo dla Gryfów. Prezenty też trzeba wykorzystywać i nie ma co kryć, że tutaj prezentem było to, co zrobił Robert Gawski, no bo tutaj jazda parą nie należy póki co do jakichś atutów ekipy Darka Brzozowskiego oraz Johna Revolty, ponieważ nie ma co kryć, że tychże zawodników nie za bardzo możemy pochwalić za jazdą parą, no bo tutaj jeszcze komunikacja na pewno zawodowa. No i to musiał wykorzystać Pietrzykowski, który dobił po prostu rywala, który te punkty dzisiaj rozdaje. Zwłaszcza, że tutaj po prostu trzymanie kredy nie pomogło, no ale tak się kończy, że tak powiem, lekceważenie próby toru, mimo że dwie okazje na to były. Jeszcze 2 rocznych zawodników zresztą dostało tę próbę toru, oczywiście w cudzysłowie próby toru z Astry Nowej Sól. Ostatni bieg przed nominowanym, ponieważ w MLG oczywiście bieg nominowany jest jeden, ze względu na to, że pozycji juniora po prostu nie ma. I w nim pokażemy Kamila Nowaka w kasku czerwonym, w białym Maksyma Borowiaka z rezerwy za Wiktora Kasperowicza, w niebieskim powinien zjawić się Igor Grzałka, ale go nie będzie, więc znowu walki krakowski i w żółtym Dariusz Brzozowski się nam teraz pokaże. Mam nadzieję, że jednak wyjadą zawodnicy Nowej Soli, bo chyba się nikt nie przygotowuje do... Już widzimy, że szykuje się Maksym Borowiak, a Dariusz Brzozowski po lekkim rage'u postanowił opuścić drużynę, także już go dzisiaj nie zobaczymy. Nie wiem, czy to jest rage, wiesz co? Po prostu być może to jest kwestia tego, że jakiś relok albo... Wiesz, no tutaj możemy oczywiście jakieś teorie snuć, no ale to będą teorie, które po prostu będą tylko jakimiś teoriami prawie że spiskowymi w naszym wykonaniu. Tak, już jest bieg 14, także prosimy Panie Darku, żeby już na tor wyjeżdżać naszą rudowłosą siatkarską, powiedziałbym, że nadzieją na najlepsze cele, więc tutaj nowosolski zawodnik już wjeżdża na tor i zobaczymy na to, jak wszystko będzie się toczyło. No i cóż, wierzmy w to, że tym razem będzie jakaś walka na torze, bo tej nieco póki co moim zdaniem brakuje. No na pewno było, może było kilka fajnych wyścigów, gdzie było kilka ataków, ale tak naprawdę mecz jest troszeczkę nudnawy, nie było aż tak wielu mijanek, no ale miejmy nadzieję, że ten 14 bieg chociaż odda, mimo że jedziemy w trójkę. Kamil Nowak z Brzozowskim i Borowiakiem, no jest faworytem, że ma świetne pierwsze pole startowe. Ale to o innych ciekawostkach jeszcze związanych z Astrą Nową Sól powiem jeszcze przed 15 wyścigiem, bo już widzimy, że Banery ściąga Gacen Rzepiasty. Oczywiście też będzie jedna informacja wagi pilnej, o której przypomnę, bo przed meczem o niej wspomniałem. All Git i lecimy z faktem, czy Nowak obroni remis. Taśma w górę, co się będzie działo na pierwszym łuku. Dobry start Nowaka, ale świetny Borowiaka. Wchodzi teraz pod łokieć jemu Stefan Pomoros, sorry, Dariusz Brzozowski, ale nic to mu nie daje. Pierwszy jest Borowiak, to jest naprawdę ciekawa sytuacja, ale teraz może się to zmienić. Zmieniło się oczywiście, bo teraz głupie błędy popełniają Nowa Sól. Kurs trzymania kredy na Cito, bo teraz wchodzą akurat w trawę. Jak nie szeroka, to jeszcze kreda. Więc 3 punkty wręcz za darmo dostał Kamil Nowak. Wręcz pół okrążenia ma przewagi nad żużlowcami Nowej Soli. Zawodnik, który jeździł dla gdańskiego wybrzeża Kaczkolotka dzisiaj, leci po tym dorze imienia, na stadion imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i można by powiedzieć, że taki przewrót swoisty robi w tym momencie ekipa z Polonii Bydgoszcz, która teraz może cieszyć się z tego remisu. To było wszystko, co mógł zrobić pod nieobecność Igora Grzałki, ale mimo jazdy w 6 i tak możemy powiedzieć, że dobił tutaj rywala jeden i drugi zawodnik bydgoskiej Polonii. Biało-czerwone barwy niezwyciężone, jak się tutaj okazuje. I znowu remis się teraz pokazuje. 3 dla Nowaka, 2 dla Borowiaka, 1 dla Brzozowiaka, W dla Igora Grzałaka. Informacja wagi pilnej. Po biegu 15 od razu powiemy punktację Państwu i się z Państwem pożegnamy. To przez wzgląd na to, że będzie później przenoszenie się do Abensbergu oraz do Elgane. Zatem musimy tutaj po prostu jakkolwiek się
że tak powiem, ulotnić w tymże układzie. I Mixzona będzie nagrywana. Mixzonę będziemy podawali tutaj w linku na YouTubie. Zaraz po zakończeniu transmisji będzie, oczywiście po zrenderowaniu, ponieważ film będzie nagrywany i dopiero będzie puszczany. Od razu damy Państwu znać oraz na kanale YouTube będzie ta Mixzona wprowadzona, także Państwo mogą po prostu tęże Mixzonę odrobić w późniejszym czasie. Taka powiedziałbym, że moja informacja i moja ciekawostka, o którą też proszę Państwa, żeby Państwo też pamiętali, więc od razu po biegu 15 powiem punktację i się ulotnimy z Państwem tak, żeby można było już się do Grand Prix Challenge jednej i drugiej w Abensbergu w Niemczech o 19 i w Elgane w Norwegii o 20 się już przygotować. Powoli już możemy patrzeć na biegi nominowane, czy bieg nominowany. Według Polonii Bydgoszcz musi pojechać Mateusz Majewski. Punktów ma 12, więc myślę, że będzie walczył o czysty komplet w swoim wykonaniu. Jeśli chodzi o Astra Nowa Sól, tutaj spodziewam się, że ujrzymy Olafa Romaszewskiego. On 8 plus 2 ma w swoim dorobku i on ma najwięcej punktów z całej ekipy. No ale zobacz, Olaf Romaszewski ma najwięcej punktów, a nie wygrał wyścigu. Też ciekawy wniosek, bo jedyne trójki zdobyli John Revolta i Maksym Borowiak, ale to tak naprawdę z przypadku, bo to były wtedy biegi wygrane 5-0 przez ekipę Astrę. No dokładnie tak. Nową Sól, więc nic się... Więc nie było to żadna niespodzianka, jeżeli mówimy o wygranych Astra Nowa Sól, no bo nie oszukujmy się, drużyna z Lubuskiego dzisiaj radzi sobie bardzo, bardzo średnio. A widzimy, że już TV gotowe, także za chwilę Borys Grzeczny powinien podawać składy. I widzimy, że w kasku czerwonym jedzie Mateusz Majewski. To nie jest niespodzianka tego, kto mu będzie wtorował w tym wyścigu. Odpowiedź brzmi Dominik Curyło, a więc Dominik otrzymuje za dobry występ, dostaje nagrodę w postaci jazdy w biegu w 15. Także panie Dominiku, wielkie, wielkie brawa się należą. 10 plus 2, teraz, naprawdę tak, szapoba. Teraz w imieniu Johna Revolty oraz Darka Brzozowskiego powinien chyba Olaf Romaszewski wklepywać tęże. Tylko prosi o tabliczkę IGM-a w swoim dorobku. On jest wicekapitanem, także on też dostanie swoją szansę, tylko musi dostać tabliczkę oraz budowniczego. Tenże właśnie już tegoż właśnie otrzymał, także może już teraz spokojnie anonsować. I zobaczymy, gdzie się wpisze Olaf Romaszewski, czy w kasku żółtym, czy w kasku białym. Ale obstawiam, że to będzie raczej kask biały, który dzierży na swoim swojej dłoni, na swoim głowie tenże zawodnik. Raz muszę jestem, czyli z tego co wiem, to Stefan Pomorski będzie w kasku żółtym brany pod uwagę, zaś Olaf Romaszewski w pierwszym historycznym nominowanym biegu, który jest Olafem Rosołkiem teraz, w białym kacku się pojawi. Oczywiście tutaj pewne błędy, że tak powiem, są brane pod uwagę, gdyż po prostu tych zawodników, powiedziałbym, że kolokwialnie nie ma, ale oczywiście wiadomo, że tutaj bierzemy to lekko pod poprawkę. Pomorski i Romaszewski będą walczyli z Majewskim i Curyło. Taki będzie bieg 15. No bieg, który zamknie na to spotkanie. Powiem tak, to, że Polonia Bydgoszcz wygrała, ale gdyby nie fakt, że dwóch zawodników olało sprawę oraz gdyby nie fakt, że pojawiały się też problemy z pingiem, Polonia tutaj by śmiało bardziej połknęła drużynę Astry Nowej Soli. No ale tak, mieliśmy trochę emocji do pewnego momentu. 55 minut to tempo, a więc w godzinę uda nam się wyrobić. Bardzo się z tego powodu cieszymy, no bo wiadomo, o 19 zawody w Abensbergu, a o 20 Elgane, czyli Niemcy oraz Norwegia będą nas witać w Grand Prix Challenge. Po raz ostatni czujnie zachowują Gracjan Rzepiasty oraz sędzia Patryk Kinel oraz my, dwójka skromnych komentatorów i nasz cudowny streamer, czyli Jakub Gurbisz. Mateusz Majewski, kask czerwony, Stefan Pomorski, kask żółty, kask niebieski Dominik Curyło i kask biały Olaf Romaszewski. No, powiem tak, Romaszewski jedzie z czwartego pola, które jest dobre, ale on jeszcze nie wygrał wyścigu. Czyżby lekkie przełamanie teraz nastąpiło i to on miałby poskromić Mateusza Majewskiego? Szczerze w to wątpię. Dokładnie tak. Zresztą Majewski dzisiaj powiedziałbym, że jest rzutowcem, który dzisiaj po prostu jeździ w innej lidze, więc podejrzewam, że po prostu dzisiaj kolejny komplet czysty będzie w jego wykonaniu. Z tego co wiem, na Mixzonie właśnie Majewski się pojawi, także być może zapytamy się go, jak to jest być takim kosmitą względem reszty stawki. Majewski, Pomorski, Curyło i Romaszewski gotowi, bo już Gracjan Rzepiasty ściągnął banery, także czekamy na komendę. Komenda poszła i procedura startowa
Właśnie wystartowała taśma, pójdzie za chwilę w górę i kto najlepiej spod taśmy? Znowu Majewski, no to jest dzisiaj jednak człowiek nie z tego wymiaru. Tymczasem Curyło walczy z Romaszewskim, udaje mu się ta walka, ma przed sobą jeszcze Stefana Pałowskiego i teraz wchodzi Łano Pico, chociaż nie wiem czego nie wyrzuci za bardzo, będzie kontra Pałowskiego, więc 4-2 na razie dla Gryfów zbyt gorszy, stawia się tutaj dzielnie Pałowski Dominikowi Curyle i czyżby Curyło też miał być pierwszym, który zostanie pokonany przez żelazca Zaskry Nowej. Sól wchodzi bardzo wąsko teraz Curyło, ale nie zostawił mu tam miejsca Stefan Pomorski. Ma na walkę o 2 punkty. Teraz Curyło środkiem toru pojechał. No i w jakimś dziwnym trafem wyprzedził Stefana Pomorskiego. To się aż musiał zdziwić, co tu się stało. Dlaczego mnie zaatakował od zewnętrzny? Przecież tam w ogóle nie ma ciągu. No i jak się okazuje jednak ciąg jakiś tam znalazł Dominik Curyło. Ostatni łuk już pokonuje Ryszard Mateusz Majewski. Boże, co my się byli z tym Matewskim. Matewski, Majewski, to jest jednak Mateusz Majewski, 50-80, no jeszcze do tego kolejny rekord toru chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze widzimy. Tak jest, o jedno dzisiaj to znowu pobił, nieprawdopodobny człowiek jeszcze z rekordem toru. 3 punkty Majewski, 2 punkty Curyło, punkt dla Pomorskiego, Romaszewski bez punktu, 53-35, 18 punktów w różnicy pomiędzy Bydgoszczą a Nową Sól. Wygrana Bydgoszczy nie dziwi, chociaż liczyłem na większą wygraną, no ale brawa dla Asylowej Sól za to, że nie podała się do samego końca. Polonia Bydgoszcz wraca na zwycięskie tory i po roku abstynencji wygrywa w MLŻ-cie. Słuchaj, lepiej, żeby połączyć go Mateusza Majewskiego z Ryszardem Matewskim niż z Mateuszem Morawieckim. A też gdzieś tam myślami bałem się, że właśnie powiem Morawiecki zamiast Majewski. Więc tutaj na szczęście nie ma tak, że obiecał albo za miskę ryżu wręcz zasuwał Mateusz Majewski. Sam dzisiaj napisał, że teraz łatwa ta liga. No rzeczywiście dzisiaj po prostu mecz imienia jego. Co bieg to rekord. Ja chciałbym się po prostu dowiedzieć tego, jak na Migzonie będzie chciał ten zawodnik teraz tam się z tego usprawiedliwić. Punktację może przeanalizujemy, jeżeli oczywiście mamy do tego pełną powinność, panie Jakubie, jako wydawca, czy możemy już tę punktację pokazać? Możemy, także lecimy z tym, że tematem patrzymy na gości i właśnie tę analizę teraz będziemy przeprowadzać. Dariusz Brzozowski, 5+2. No dzisiaj po prostu jako doparowy dobry, ale dzisiaj no nie można być doparowym w tymże układzie. John Revolta świetnie zaczął, ale skończył fatalnie. 2-3-0-0, też 5 punktów, ale bez 2 bonusów. Dobrze, zaskakująco, Stefan Pomorski, 8+1, jak na zawodnika, który w falubazie Zielona Góra był tragiczny, teraz w swoisty Redemption Arc czyni. Robert Gawski, 3+1, też niezły początek, no ale później tragedia. Tomasz Głogorski dzisiaj po prostu, jakby w pierwszej lidze po prostu nie mógł jeździć. No Stal Gorzów wczoraj była takim reprezentantem jak dzisiaj Głogowski. Zawodnikiem 0 punktów w 3 startach. Olaf Romaszewski, brawo, 8+2. Nie było źle w 6 startach. No średnia może nie jest za wybitna, ale jest okej. Okay. Wiktor Kasperowicz dzisiaj nie pojechał, a Maksym Borowiak. Najlepsza średnia biegu punktowa w całej stawce. 3-1-2 w 3 startach, 6 oczek. No a teraz czas na ekipę bydgoskiej Polonii. Tutaj wygląda to o niebo lepiej. Mateusz Majewski, 3-3-3-3-3. Co tu więcej komentować? No po prostu totalny kosmos zaprezentował nam były Rybniczanin. Dominik Curyło także niepokonany, ale z płatnym kompletem 12+3. Maciej Kebab to samo, 10+2. Kamil Nowak, jedna wpadka, a poza tym 3 trójki, też fenomenalny występ. Maciej Pietrzykowski, 5 punktów, ale tym bardziej należy, że mu się brawa, że udało mu się ten wyścig wygrać z tymi perturbacjami z internetem. Kacper Dymek cały czas się uczy, 2 punkty tego zawodnika. Igor Grzelka stwierdził, że sobie na koleje sprawę, jako były kapitan Wandy Kraków stwierdził, że ma to w poważaniu. Oskar Lecicki się też nie pojawił, no ale wiadomo, rezerwowy też by to nic nie zdziałał. Czas nagli, pędzimy do Abensbergu, o 19:00 półfinał Grand Prix Challenge, a o 20:00 druga runda jednej drugiej Grand Prix Challenge w norweskim Elgane. To tyle, jeżeli chodzi o emocje na stadionie imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Mecz w pewnych momentach ciekawy, ale jednak troszeczkę liczyliśmy na więcej emocji. Miejmy nadzieję, że Grand Prix Challenge nam to wszystko odda. Mecz Bydgoszcz-Nowa Sól, komentowali dla Państwa Richard Tylic. Jeszcze ma jeszcze jedno ogłoszenie, przypomnę o Migzonie, będzie ona nagrywana, także spokojnie, wszystko będzie, powiedziałem, że w przyrodzie nic nie ginie, także zapraszam na nią. Tak jest. I w swoim imieniu to zapraszam. Rafał Serwiak, widzimy się już na stadionach w Niemczech i w Norwegii. Do zobaczenia.